Panie Marszałku, Wysoka Izbo, mam zaszczyt przedstawić opinię w sprawie ustanowienia, opinię Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość w sprawie ustanowienia roku 2020 rokiem Romana Ingardena. Komemoracyjne uchwały Sejmu najczęściej odnoszą się albo do ważnych i przełomowych wydarzeń, jak na przykład Bitwa Warszawska, mających istotne znaczenie dla historii Polski i Europy, albo mają na celu przypomnienie i upamiętnienie osób, najczęściej twórców, którzy pozostawili po sobie dzieła materialnie widoczne, które zachwycają swoim pięknem, jak obrazy, swą fabułą, jak powieści, swoim zręcznie skomponowanym słowem, jak poematy. Rzadko przychodzi nam oddawać hołd osobom, które pozostawiły po sobie głównie myśl. Wprawdzie Roman Ingarden, bo o nim procedowana uchwała stanowi, pozostawił po sobie bogaty dorobek materialny w postaci licznych książek i artykułów, ale przede wszystkim Roman Ingarden pozostawił po sobie utrwaloną w nich myśl, bo myślą i myśleniem zajmuje się filozofia. Możemy być dumni, że Roman Ingarden to polski filozof zaliczany przez wielu do najwybitniejszych filozofów współczesności, który uznanie zdobył nie tylko w Polsce, ale chyba nawet w większym stopniu za granicą. Wprawdzie czasy, w których przyszło mu żyć, o czym była przed chwilą też mowa, to nie tylko wolna międzywojenna Polska, gdzie też nie było łatwo, ale też czasy II wojny światowej i narzuconego Polsce reżimu komunistycznego. Ale jak widać, i w takich czasach może rozwijać się wolna, głęboka myśl wolnego wewnętrznie człowieka. Niestety te właśnie czasy nie pozwalały na to, aby wybitny dorobek filozofa mógł mieć szerszy wpływ na życie społeczeństwa, w którym funkcjonował. Tym bardziej jest istotnym, aby przypadająca w roku przyszłym 50. rocznicę, aby przypadającą w przyszłym roku 50. rocznicę jego śmierci wykorzystać do przypomnienia, że i w zakresie królowej nauk, to jest filozofii, my Polacy też mamy swój wkład do światowego dorobku, a Polakom starać się przybliżyć niewątpliwie trudne zagadnienia, jakimi się zajmował. Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość poprze uchwałę o ustanowieniu roku 2020 rokiem Romana Ingardena. Dziękuję bardzo.